Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was kolejny przepis, który bardzo, bardzo chciałam, żeby się początkowo znalazł w mojej książce Wegańskie słodycze. Ale jako, że miałam kilka podobnych tego typu przepisów, to stwierdziłam, że pewnego dnia opatentuję taką recepturę i podzielę się nią z Wami na YouTubie. Jest to przepis na coś kultowego, słodkiego i po prostu przepysznego. Mowa tu o batoniku Kinder Country. Nie wiem jak Wy, ale ja w dzieciństwie zajadałam się nim, że hej, gdy moi rodzice nie patrzyli, oczywiście. Nie ukrywam, że ten przepis spędził mi trochę sen z powiek. Ale w końcu po tylu próbach opatentowałam coś naprawdę świetnego, co jest godną imitacją. Największym problemem podczas tworzenia tego przepisu była ta chrupkość ziarenek. Tutaj no, nie jest to możliwe, żeby to zrobić w warunkach domowych. Te batoniki Kinder Country są wytwarzane w warunkach fabrycznych. Jest tam po prostu zaawansowana technologia i substancje chemiczne, których my nie używamy, więc ta chrupkość no, nie jest możliwa. Aczkolwiek może to też być fakt, że jest to mleko w proszku, które jest suche, które nie ma wilgoci i po prostu tłuszcze trans. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, co jest tam w środku i nie muszę wiedzieć, bo wiem, jak zrobić Kinder Country w moim własnym domu. I Wy również będziecie potrafić, bo jest to tylko 5 składników. 5 składników, które notabene są dość tanie. Tutaj Wam właśnie wstawiam cenę całego przepisu i ile wychodzi batoników. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo rozsądne, jak na wegańskie, zdrowe i bezglutenowe słodycze. A wiemy, że one to potrafią być bardzo, bardzo drogie w sklepach. Pierwsze skrzypce odgrywają nasze zboża. I tutaj mam dla Was wersję bezglutenową i też taką z glutenem, jeśli nie macie z nim problemu. Możemy albo wykorzystać ekspandowaną kaszę jaglaną, albo wykorzystać ekspandowany orkisz. Wszystko zależy od Was. Ja korzystam z marki Soligrano, ponieważ nie ma tutaj żadnych dodatków. Są to produkty bio i ja szczerze je polecam. Dostaniecie je w Rossmanach, no i ogólnie w marketach. Ja po prostu kupuję je zawsze w Rossmanie. I zawsze tam są i na mnie czekają. Ale muszę przyznać, że smaczniejsza wersja jest z orkiszem. Jeśli nie macie problemu z glutenem, to zdecydowanie bardziej polecam Wam orkisz. Jeśli natomiast nie możecie glutenu z jakiegoś powodu, to z pomocą przychodzi kasza jaglana. Jest to rzecz, która zawsze jest w mojej kuchni i bez niej ani rusz. Nieraz te puffingi uratowały mnie w sytuacji, w której na przykład masa jakiegoś ciasta, ciasteczka, czegokolwiek była zbyt taka lepka, klejąca. Wtedy odrobina takiego puffingu i on normalnie pochłania całą wilgoć, której nie chcemy. I ciasto uratowane, więc tak przy okazji jeszcze taki tip, jak uratować ciasto. Karolina Meta, dopływamy do brzegu, zapraszam Was do przepisu. Na samym początku do garnuszka przekładamy tą twardą, stałą część mleczka kokosowego. Dodajemy również erytrol oraz olej kokosowy. Przyda się też dość porządna szczypta soli, ponieważ ona wzbogaci smak tego Kinder Country. Wszystko podgrzewamy i praktycznie nawet doprowadzamy do zagotowania, żeby to mleko kokosowe było bardzo gorące. Podczas gdy wszystkie składniki się topią w tym garnuszku, to wtedy wyjmujemy nasz puffing i przesypujemy go na głęboką patelnię i podprażamy dosłownie kilka minut. Dzięki temu uwydatnimy trochę bardziej smak. Ja przygotowałam przepis, żeby wykorzystać całą taką paczkę. Jeśli chodzi o orkisz, jest to 80 gramów, a jeśli chodzi o kaszę jaglaną, to jest to 100 gramów, więc kupicie, wykorzystacie całą paczkę i nic Wam nie zostaje. No i dobrze, i przesypujemy następnie część tego puffingu do kielicha blendera i wlewamy nasze gorące mleko kokosowe. I czekamy 10-15 minut, aż puffing wchłonie ten płyn oraz gdy nie będzie już takie gorące, bo nie wiem jak Wasz blender, ale mój blender nie znosi gorąca, tym bardziej, że teraz używam blendera za 35 zł na przeczekanie, bo kolejny blender mi się zepsuł i ja już totalnie nie wiem jaki kupić i po prostu na przeczekanie mam blender za 35 zł, ale jest to świetna reklama, bo nawet on sobie z tym poradził, więc Wasz na pewno też, bo na pewno macie lepszy niż mój. Gdy to mleko kokosowe troszeczkę ostygnie, bo nie chcemy blendować takiego gorącego, bo nasz blender może tego nie polubić,
to wtedy blendujemy na gładką masę. I w tym momencie zauważycie, że powstał nam taki jakby budyń. Dlatego jeśli macie ochotę na budyń i nie macie ochoty gotować na przykład kaszy jaglanej, a chcecie zjeść budyń jaglany, to tylko podpowiadam, że ten puffing również nadaje się do tego. Taki kolejny tip. Gdy mamy już ten budyń, to wtedy wlewamy go do reszty naszego puffingu i wszystko dokładnie mieszamy. Chcemy, żeby wszystko było równomiernie rozłożone i powstała nam taka masa. Wykładamy papierem do pieczenia formę, najlepiej taką keksówkę, jak do chleba. Wtedy zobaczycie, że idealnie trzeba będzie tylko pokroić te batoniki na paseczki. No i wykładamy równomiernie, żeby nie było pomiędzy tymi ziarenkami jakichś zbędnych bąbelków powietrza, ponieważ jeśli tak będzie, to wtedy będziemy ryzykować, że nam się te batoniki rozpadną podczas oblewania czekoladą. I wkładamy do zamrażalnika, aż ta masa będzie twarda, aż zrobi nam się taki zastygnięty blok. Ale nie należy też zbyt długo go przetrzymywać. Wydaje mi się, że potrwa to godzinkę i wtedy ten blok wyjmujemy, kroimy na paseczki, roztapiamy czekoladę w kąpieli wodnej i oblewamy każdego batonika w czekoladzie. Wystarczy tylko wrzucić do czekolady, obtoczyć i wyciągnąć. Warto jest używać do tego widelca, wtedy ta czekolada będzie ładnie skapywała i w taki sposób mamy oblane batoniki. Wkładamy je do lodówki tylko i wyłącznie na tyle, aż ta czekolada nam zgęstnieje i batoniki są gotowe do jedzenia. Przechowujemy je w lodówce, żeby zachowały na dłużej swoją świeżość. No i mamy teraz lato, więc ta czekolada tak czy siak no, by się troszeczkę roztopiła. I taka rada, jeśli na etapie wykładania masy do foremki skończy Wam się czas, możecie równie dobrze włożyć do lodówki i wtedy następnego dnia dopiero pokroić i oblać czekoladą. Niemniej wtedy tuż przed przekrojeniem możliwe, że trzeba będzie włożyć na chwilę do zamrażalnika, żeby zrobiło się jeszcze twardsze, żeby Wam się to nie rozlatywało. Ale pamiętajcie o tym, że jak wkładacie od razu do zamrażalnika, żeby nie trzymać tego tam zbyt długo, bo gdy będzie to no po prostu tak skute na kamień, to wtedy tego nie pokroicie i tak czy siak trzeba będzie to troszeczkę rozmrażać. Miejcie to na uwadze. No i tak na dobrą sprawę batoniki są gotowe. Jest to 5 składników, nie licząc soli, bo sól to podejrzewam, że każdy ma w domu. Dla mnie moment, w którym wpadłam na ten pomysł, żeby dodać trochę puffingu do gorącego płynu i go zblendować, to był po prostu piękny, piękny, piękny pomysł. Bo można by dodać jeszcze więcej oleju kokosowego, żeby to było twardsze, ale też bez przesady, mleko kokosowe jest dość tłuste i nie ma co tam dodawać, nie wiadomo ile tego oleju. Ja ogólnie jestem z siebie bardzo dumna i sama siebie tutaj klepię po plecach, że wpadłam na ten pomysł. Przetestujcie koniecznie, bo jest to naprawdę super, super szybkie. Jak widzicie, wystarczy kupić jedno opakowanie puffingu, jedno mleczko kokosowe, erytrol, ale podejrzewam, że jeśli obserwujecie mnie tu już troszeczkę dłużej, to na pewno macie erytrol, bo dość często go wykorzystuję, no i olej kokosowy, ale to podejrzewam, że najprawdopodobniej również znajduje się w Waszej kuchni. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie, by mnie odwiedzić na mojej stronie dietaroślinna.pl, gdzie czekają na Was konsultacje dietetyczne i nie układam tylko i wyłącznie diet wegańskich, ale również tradycyjne. No i zapraszam również do zakupu mojej książki Wegańskie Słodycze, ponieważ nadal jeszcze możecie ją kupić. Nie chcę tutaj straszyć. Jeszcze możecie. Widzimy się w następnym filmie. Miłego dnia. Obojętnie jaka jest u Was teraz pora dnia, to życzę miłego i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!